Historia tragiczna, chcemy ją opowiedzieć Polsce przez różne wydarzenia kulturalne czy naukowe, które będziemy starać się robić. Będziemy ogłaszać krok po kroku. Dzisiaj cieszymy się, że Województwo Opolskie dołącza do tych obchodów, smutnych obchodów, trudnych obchodów, ale że tam też chcemy propagować. Mamy wstępną obietnicę, że i Sejm, i Senat podobne uchwały podejmie. Patronat marszałka Sejmu, Senatu i premiera jakby świadczy o tym, że będzie tego ranga. Historia bardzo skomplikowana, bardzo trudna, wkroczenie Armii Czerwonej. Nikt o tym przez lata nie mówił, co się tutaj na terenie Górnego Śląska działo. Dotykało to wszystkich Polaków, Niemców, tych, którzy się też czuli Ślązakami. Wywózki, deportacje, szykanowanie, aresztowanie, obozy pracy. Bardzo skomplikowana historia. Ludzie boją się wciąż o tym mówić. Ja spotykam ludzi, którzy naprawdę mają przekonanie, że strach, że wolą o tych czasach nie mówić, a czasy były naprawdę trudne. Że wspólnie z panem przewodniczącym Sejmiku Województwa Polskiego możemy dzisiaj wspólnie mówić o tym, że zarówno w państwa regionie, jak i w naszym 2025 rok to będzie rok tragedii górnośląskiej. To, co się wydarzyło 80 lat temu, nie miało granic i historia, pamięć o tamtych wydarzeniach, o tych smutnych, tragicznych skutkach jest pewną klamrą, która łączy nasze regiony, ale co jest istotne, daje nam możliwość przy tej 80. rocznicy o tym, aby tamte tragiczne wydarzenia miały oddźwięk większy niż tylko w naszych regionach. Pamiętam, parę lat temu udało nam się to przy okazji 100. rocznicy powstań śląskich, również jako województwo śląskie, województwo opolskie, wspólnie te obchody w naszych regionach żeśmy obchodzili i udało się z tą pamięcią o tej ważnej historii przebić do mediów centralnych. Mam nadzieję, że również przy tej okazji będzie taka możliwość, że organizacje pozarządowe, instytucje kultury, o których mówiła pani marszałek, ale przede wszystkim parlamentarzyści, wojewodowie województwa śląskiego i opolskiego, którzy już potwierdzili włączenie się w obchody upamiętnienia tej tragedii. Wiemy z perspektywy historii, że ta tragedia roku 45 dotykała nie tylko Ślązaków, nie tylko ludność cywilną Ślązaków, ale też Warmiaków, Mazurów, Kaszubów czy Pomorzan. Niemniej jednak bezsprzecznie to właśnie tutaj, w tym regionie, którego część historyczną również stanowi województwo opolskie, najbardziej o tej pamięci dzisiaj się głośno mówi. Wszędzie w tych regionach po wojnie aresztowano, wypędzano z ojczyzny, zabierano język, nazwiska, majątki. Ślązacy wtedy, jak i dzisiaj, czuli się Niemcami, Polakami, ale też wyłącznie Ślązakami. Ich wszystkich, bez względu na to, kim się czuli,